Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku 7 Days to Die. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz mnóstwo fantastycznych komentarzy pod ostatnim odcinkiem, no i tych oczywiście z wszelakimi podpowiedziami i tipami, które bardzo mi się przydają, jak najbardziej. Moi drodzy, co ja robiłem? A no tak, oczywiście, byłem u handlarza, ogarnąłem zabijanie zombiaków, superancko. Przeżyłem noc, zbierałem surowce, wiadomo, to o czym mówiłem. No i kolejny piękny dzionek, moi drodzy. Tak jest, wykopałem skarb, który miałem zlecenie, tak? Miałem zlecenie u handlarza wykopać sobie skarb. Skarb został oczywiście wykopany i mało tego, w tej skrzyni z łupem, tak? Znalazłem przepis na gotowane mięso. Tak jest, mięsko zostało ugotowane, bardzo fantastycznie. A swoją drogą, moi drodzy, ten nóż to jest genialna po prostu broń. Jest mega, zwłaszcza z mocnym atakiem. Faktycznie można bardzo fajnie pozbywać się zombiaków. Super, bardzo mi się to podoba i dziękuję właśnie za podpowiedzi odnośnie tego narzędzia zagłady. Jest fantastyczne, po prostu cudowne. O, i od razu tutaj dostaję w nagrodę za fantastycznych widzów gniazdo z jajcami i piórkami. Proszę, no mam wspaniałych widzów, bo coraz więcej tych gniazd. To mi się podoba, tak możemy. Postawiłem pochodnie, postawiłem pułapkę z kolcami, żeby ukończyć te podstawowe wyzwania. Mam wyzwania jeszcze związane z handlarzem, żeby coś sprzedać i coś kupić u handlarza, no więc to jak najbardziej jest do zrobienia. No expo to expo, nie? Wiecie jak jest, trzeba zbierać expo. Tym bardziej, że siódmy dzień tygodnia zbliża się nieubłaganie. Tak, ja wiem, spokojnie, ja z wszystkim zdążę, moi drodzy, ja z wszystkim zdążę. Tunelik miłości będzie dla zębiaczków oczywiście jak najbardziej budowany. Dawaj bawełnę. Będzie jak najbardziej budowany. Zdobyłem miodek i muszę polować na pieńki, ponieważ pieńki są mi potrzebne właśnie do wyzwania. Muszę 5 miodków znaleźć, mam już 2. To i tak jest bardzo... bardzo dużo. Czekaj, widziałem tam coś żółtego? Nie, chyba mi się wydawało. No bo herbatkę... O, tu jest, proszę bardzo, chodź na Włoć, ty idziesz ze mną. Herbatka z Nawłoci. Bardzo ważna rzecz, tak jest. Też wiem, pamiętam. Nie pamiętam dokładnie to, czego ona była, które choróbsko czy infekcje ona leczyła, ale jak najbardziej ta Nawłoć jest potrzebna, więc totalnie Nawłoć idzie, jak i bawełna zresztą. Idzie ze mną, jedna nawłoć, tu widziałem jeszcze jedną, choć stara. Chryzantemy były potrzebne do barwnika, jakby mnie naszło na tworzenie farby i malowanie, nie chcę tej chryzantemy, bo mi będzie tylko miejsce zajmowała, wypad. Malowanie na przykład mojej siedziby, to jak najbardziej mógłbym zbierać, ale nie chce mi się. Raz, że mi się nie chce, a dwa, że raczej tego, no nie wiem, może później, na razie mam inne rzeczy na głowie, nie? Póki co biorę się za siebie i jak najbardziej oddajemy zadanie, bierzemy następne, zobaczymy co on tam jeszcze fajnego ma. Tym bardziej, że tutaj, o właśnie było, wykonaj kilka zadań u handlarza, ukończ poziom zadań u handlarza oraz otwórz szlak handlowy pomiędzy handlarzami. No to już może na późniejszy czas. Ale tu mam kupić coś, sprzedać coś handlarzowi. No muszę jakiegoś zwierzoka upolować na 10 surowych mięs. Tutaj kwestia kuźni, no to raczej jeszcze nie za bardzo. Pozyskiwanie ruł, czy też różnych innych elementów. Pozyskaj silnik, no to do tego potrzebuję klucza. No właśnie, więc też będzie trzeba się wziąć za przeszukiwanie chałup. Dzień dobry, stary. Co ty masz dla mnie? Powiedz mi coś fajnego. Coś fajnego. Kuźnia przyszłości. Co to jest? Dowiedz się, jak wyposażyć swój zakład w kuźnię, stoły warsztatowe, betoniarki i laboratorium chemiczne. Rozwijaj umiejętności wytwarzania elementów warsztatu. Okej. Okay. 3 pakiety losowych magazynów podnoszących umiejętności wytwórcze. No i teraz są, to jest dylemat, czekaj, czy to mi pozwoli, kurde, wafel, czy to mi pozwoli, proszę ja was, stworzyć kuźnię? Ciul, no spróbuję, zabierzemy to. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. O! Grupa wyzwań, kurde, super, stary, bardzo fajnie. Plany technologii, strażnik prawa, krótka broń, gniew pięści. No lunety na razie nie dziękuję. Rozwija umiejętności wytwarzania sprzętów robotycznych. Przeciwpancerne amunicje.
Kurde, no dobra, daj mi na razie to. Może, dobra, nieważne, stary, czyli ten. O! Superancko. Tośmy dostali które? Nie tutaj. Dlaczego mi to nie wpadło? Poziom, ukończ poziom zadania od handlarza. No, kurde, dobra, ukończenie 10 zadań u handlarza spowoduje ukończenie u niego zadań na danym poziomie. A, widzisz, w ten sposób. Fantastycznie. No to do 10 zadań mi jeszcze troszeczkę brakuje, ale ja bym chciał, właśnie, ja chciałem coś sprawdzić. Pokaż mi to. Jest kuźnia, proszę bardzo, kuźnia. Stacje robocze. Okej. Okay. I czy to mi pomoże? Użyj. Czy to mi podniosło, rozumiem, poziom z tej stacji roboczej, tak? Tak. I teraz to, co mi pomoże? Aha, dobra, teraz już wiem, o co chodzi. Teraz to widzę tutaj, dobra, okej. O właśnie, mój drogi, mieliśmy sobie pohandlować. Chciałbym przejrzeć, stary, twoje towary. Co ty tu, stary, masz? Masz jakieś właśnie książki? No, drogie oczywiście. Podstawy elektryki, pułapki, złota rączka. Rozwija umiejętności wytwarzania narzędzi naprawczych. No to bardzo ciekawie. To nie, plany technologiczne niekoniecznie. Skarby pustyni, to jest drogie jak diabli. Złota rączka. No i tak coś muszę kupić, to dlaczego by nie to? No i dobra, teraz... Aha, ile ja rzeczy muszę w ogóle kupić od niego? Jezu, 5 rzeczy. Łomatko. A na przykład jakbym ci chciał, stary, coś sprzedać? Czy ja co ja ci tu mogę z tych moich pierdów? Kamieni ci raczej nie mogę... Mogę ci sprzedać kamień? W pakietach po 50. Okej, okay, spoko. Na przykład bawełna. O, widzisz, królu złoty. Sprzedać przedmioty handlarzowi. O, i to się udało zrobić. No bo tak, no 5 przedmiotów. Sprzedałem mu 20 bawełny. No co nie było zasadniczo złym dealem. Dobra, jak ja bym chciał jeszcze coś, stary, od ciebie kupić? Co ja bym na przykład potrzebował? Jakie ty masz narzędzia? Jezu, Krystian, chłopie, ty masz grilla. Jak ja cię kocham w ogóle w tym momencie. I go zajebiście nie kupię, bo przepieprzyłem to na głupoty i kupiłem złotą rączkę. Okej, okay, spoko. Użyj. Wytwarzanie narzędzi, bardzo dobrze. Stary, ja tu jeszcze wrócę. Poza tym pokaż mi robotę. Jaką masz robotę, stary? Coś pobliżu. Zakopane zapasy. Kocham cię strasznie, mój drogi. Oczywiście. Gdzie ty mnie to pokazujesz? Tutaj? Wyśmienicie, mój drogi. Pędzę niczym wiatr po prostu do tego miejsca. Zgarnę pieniądzory, kupię od ciebie, chłopie, klucz i zostanę królem wsi. Porozkręcam samochody, chociaż nie wiem w sumie, w czym mi to miałoby na razie pomóc. Rozkręcenie w ogóle samochodów. Na pewno pozyskiwaniu części i doświadczenia. Tak, no przecież, Czaworski, ogarnij się, chłopie. Przecież doświadczenie z tego, z wyzwań, jak najbardziej. Choć bawełna, bo ty jesteś dobry towar do sprzedania, chociaż ja nie wiem, czy mi nie zabraknie tego, nie? No bo jednak bawełny to ja będę... O, na Włoch, choć z tatą. A chryzantemy? Ciekawe, czy chryzantemy można sprzedać. Aż sobie to sprawdzę. Zbierzemy sobie trochę chryzantem. Później jak tu do niego wrócę, to spróbuję mu te chryzantemy opchnąć. Choćby za parę groszy. Dawaj na Włoch. Chodź, chryzantema. Ile ich zebrałem? Spróbujmy, bo bawełny miałem 20. Nie wiem, jak, czy w ogóle będzie się to dało sprzedać. Czy to nie jest po prostu badziewiem? No pewnie jest. Domyślam się, że mój chytry plan właśnie totalnie umarł, ale no co tam. Dobra, zobaczymy. To mam zebrane. W drodze powrotnej, jak tu będę dyrdał do niego, to mu to wręczę. O, piękne spalone miejsce, pustkowie. Bardzo fajne miejsce. Nie polecam, przynajmniej na razie. Gniazdo, witam serdecznie. Dawaj jajka. I kupię sobie, kurde, dobra, czekaj. Mógłbym klucz kupić za 1440. Ale najpierw kupię grilla. Zdecydowanie najpierw kupię grilla, bo do grillowanego żarcia nie trzeba wody. A to jest... Ujej. No stary, nie mów, że tyś mnie, chłopie... Jezu, no nie gadaj, że tyś mnie wypuścił, chłopie, na to przeklęte w ogóle miejsce. O, pieniek jest, gniazdo jest, wybitnie. Dawaj siekierkę. No ciekawe, czy mnie tu, kurde... No nie wiem, no może mnie tu nic nie zeżre.
Dawaj śmieci. Czy coś mi... O, pandzik! Cicho. Nie oddychać teraz. W pełny fokus. Nie wiem, czy ja bym... sorry, spróbuję cię ustrzelić. O, proszę bardzo, strzał z ukrycia. I strzał w ryj. A, dobra. Przestajemy się skradać. Bierzemy super ninjowskie narzędzie, które wprowadzi w krwawienie. Już mnie połamał! O, ty franco jedna, ty. O, i wyższy poziom. Jak to lubię. Coś mi ręce połamał. Chamie niedobry. Dlaczego? To czekaj, co on mnie zrobi? Nie, chwila, moment. Najpierw tak. Dawaj mięsiwo. Bo to mamy do zadania. Dostanę skórę, bardzo dobrze. I mięsko. Chodź, mięsko. Tata kupi później grilla i będziemy grillowali dobrą karczuchę. Bardzo dobrze. I jeszcze żeśmy zrobili pozyskać zasoby ze zwierząt. Superancko. Kurde, dużo z ciebie mięsa, dziku. Tylko ja nie wiem teraz... Pokaż mnie to. Nieumiejki. Skręcone ramię. Kurde, to jest skręcone, niezłamane. Twoje maksymalne zdrowie spada, to ja wiem. Ataki mocne lub zasięgowe opóźnią zdrowienie. Mhm, to se poatakowałem. Fantastycznie. Dobrze, że sobie zabrałem tylko wykopywanie skarbu, a nie eliminację na przykład zombiaków czy coś w tym stylu. Jakoś sobie muszę z tym poradzić. Coś tam łazi. Ja widzę, że tam coś łazi. A, to jest zombiak. Dobra, on mnie kompletnie nie interesuje. Dobra, to nie jest skręcona noga, więc pobiegać sobie tak czy siak mogę. Zbierać nawłoć. Jasne, że mogę. O, zombiak? Nie. My tutaj nie współpracujemy dzisiaj z zombiakami. Wypad. Wypad z baru. Chociaż, kurde, no expo ważna rzecz, nie? Jednak za te... O, kamienie. Fantastycznie. I pieńku, pieńku, mój ty drogi przyjacielku. Chodź do taty. Daj miodek. Nie, bądź świnia, daj miodek. No nie dałeś miodka. No to spadaj na drzewo. A nie, widzę, dobra. Kurde, widzę, że to jest na pograniczu. To nie jest na tej spalonej ziemi. To wybitnie mnie po prostu cieszy. Czekaj, tego chłopa bym się pozbył. A czy ja bym dał radę go zadźgać nożem? No, 400% to jest sporo, no ale łuk jednak... Łuk robił jednak lepszą robotę. Spróbujmy. Czy Jaworski trafi? Jaworski trafił! I sam w to nie wierzy. Jeszcze pieniek znalazł. No, geniusz po prostu. Co ja wam tu będę dużo gadał, nie? Ja wiem, samemu się chwalić to jak się gównem mazać, ale... Ale czasem trzeba. Znaczy się pochwalić, nie? Jest miodek. Cudownie. Co za piękny dzień. Mówcie, co chcecie. Dobra, zaraz tu będziemy wykopywali. Czyli tak, mocnych ataków nie robimy. Nawłoć oczywiście zbieramy. Chodź nawłoć ze mną. Kamień, bawełna. Więcej bawełny. Czekaj, bo teraz sobie tak myślę. Czy ja sobie dobrze myślę przede wszystkim? Nad jedną bardzo ważną rzeczą. Czy... Ten skarb już tam jest na dole? Kurde, ale nie. Pamiętam, że była jakaś rozkmina na temat tego, że można było dwa razy ten sam skarb wykopać. Ale to było chyba z mapami skarbów. Chyba tak to było. No, coś tak kojarzę. Że to w ten sposób działało, tak. Że kupowało się kilka map skarbów tego samego do tej samej miejscówki jakby, nie? I wtedy można było w jednym miejscu kilka razy po prostu pokopać, odpalić te mapy i można było sobie szybko zebrać po prostu ten łup. No to, chyba dalej to działa, tak mi się wydaje, nie? Zmniejszy się już ten okręg. O, dziękuję ci bardzo, łaskawco. To też zbieramy. O, chryzantema, chodź, pójdziesz do sprzedania. Czy już mnie ktoś chce zjeść? Nie. A już myślałem, a to krzaczek był, dobra. Czyli nikt nas nie chce tutaj zjeść. W sumie nie popatrzyłem, ile ja kasiury dostanę za ten... za tą imprezę tutaj z tymi zapasami, ale może coś fajnego znajdę. O, to jest ważne. Może jakiś fajny przepis. Może książka do wytwarzania... do wytwarzania, żebym później mógł sobie ogarnąć. Nie. A już myślałem. Już była cicha nadzieja, że się pojawi skrzyneczka. Nie, nie pojawi się. Szkoda. Ojej, tak głęboko to ja nie mogę zeskakiwać. Wszystko ok? Dobra. Kopiemy dalej. Gdzieś ty, skarbie, tu jesteś. Ja wiem o tym, stary. O, jesteśmy bliżej. No gdzieś w środku zasadniczo, nie? Kurde, poprzedni tak mi się... O, jesteś, stary.
Wspaniale. O, bardzo fajnie, jedzonko. Wybitnie. I jeszcze do tego dostajemy kuchnię domową. Użyj oczywiście. To już mamy, dobra, to musimy zdobywać. Dawaj wszystko. To, aha. Tak, i oni się tu chyba... tam spaluchy są. Czekaj, tu jesteś jedna, ty. Mnie kompletnie dziewczyno nie interesujesz. Tak, bo wy się pojawiacie po wykopaniu skarbu. Oczywiście, że tak. Niegłupim pomysłem jest postrzelać sobie w was, tylko się muszę rozejrzeć, czy coś mnie tu chce... Nie bardzo, nic za bardzo mnie tu nie chce killim. Ty sobie idziesz bardzo dobrze w moją stronę. Ten tu w ogóle jakieś... Stary, bez takich wybryków. Jezu, ataki dystansowe. Miałem, kurde, zostawić... Tak, żadnych ataków dystansowych. Bo się dłużej mi się będzie łapa leczyła. A ty, stary, byś się już zaczęła wykrwawiać i w ogóle umrzeć, tak, z łaski swojej. O. A. Dobra, udało się to minąć. Czy ktoś jeszcze mnie chce zjeść? Chyba niekoniecznie. Ty, tamten zdechł, a ty, Franco, nie. Zaczynasz mnie wkurzać. O, proszę bardzo. Świetnie, 400 doświadczenia dla Pawełka. Świetnie, proszę cię bardzo. Popraweczka i połe pytynie, stara. Nie zapominać żadnych mocnych ataków. O, i teraz ci mogę jeszcze nawciskać co nieco, zanim ty się pozbierasz, stara. I powinno cię już poskręcać. O, no o to się mnie rozchodziło, dziękuję bardzo. Tam chodzi jakiś zombie, jak to mnie nie interesuje. My biegusiem lecimy do wujka, wujka Bohuna. Tak jest, wujek Bohun mi zaraz da fajne rzeczy. Mgliście, proszę bardzo. Co to tam jest? A, to kamienie są. Chociaż nie, czekaj, te kamienie też miałem jeszcze łupać. Tak jest, gniazdo. Dobrze to zakręciłem, bardzo świetnie, nawet bardzo super bym powiedział. Kurde, panie, to ze strzałami to już nie będzie problemu. Tak myślę, ale kamień i tak muszę wydobyć. Dziękuję. Potrzebuję go, właśnie, raz, że go potrzebuję, żeby... potrzebuję go do bruku. Gliny, właśnie. Te zadania z wykopywania skarbów są o tyle dobre, że jeszcze pozyskuję dodatkowo glinę. To jest bardzo pomocne. To jest zdecydowanie pomocne, bo potrzebuję gliny oraz kamieni, żeby zrobić żwir. Bruk, przepraszam bardzo. Tak, a bruk mi jest potrzebny do ulepszenia. Najpierw drewno, później bruk. A wypadałoby, żeby no jednak, jak będę tunelik miłości budował, to wypadałoby, żeby był no jak najtwardszy, nie? Tam zastosuję oczywiście tę metodę z klapami. Metoda... czekaj, klapy, tak. I dodatkowo jeszcze, co tam się robiło? Aha, tak, podklejało się na sufit cienką tą płytę. Ten cienki blok, żeby zombiaki nie były w stanie przez te włazy, przez te klapy przeskoczyć. Mhm. I będę to musiał zrobić oczywiście wystarczająco długie, żeby to wytrwało, bo nie wiem, zobaczymy jak będzie. Ale tak myślę, że... Ja wiem, no na 10 klapach się chyba nie skończy. To będzie trzeba zrobić coś porządnego faktycznie. Dzień dobry, kierowniku Złoty. Co ty tu masz dla mnie, chłopie? Pakiet czasopism wytwórczych. O, teraz sobie zabiorę ten pakiet czasopism wytwórczych, bo tu jest tak. Podstawy elektryki, dziennik łowcy i polowanie włócznią. Drewno? Pff, no raczej nie. Dziękuję bardzo. Kasa jakaś? Żetonów dostaniemy 250. Nie, no chyba starczy nawet. Dobra, tośmy ogarnęli. 666, demoniczna liczba. Co myśmy tu dostali? Świat pancerzy. Wspaniale. Primitywny pancerz trzeciego poziomu, kierowniku Złoty. Świat narzędzi. No dobra, to się też przyda. Narzędzia do pozyskiwania zasobów, kamienne narzędzia jakości 3. No, okej, okay. Luz, fajnie. Majsterkowanie. No dobra, no to też mi nie pomaga. To jest jeszcze nie to, co chciałem, ale dobra. Dawaj, stary grilla. Uj, co to było? Przejrzyj towary. Tak, 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 tak. Mój drogi przyjacielu, kochany, ty najcudowniejszy. Dawaj mi grillik. Jedną sztukę, tak. Jedną sztukę za 6 stówek chciałem kupić. Ja mogłem nie złomować garnka, tylko ci go Klejzo jedna sprzedać, ale dobra, nie? To się wytnie. O, właśnie, chryzantemy chciałem sprzedać. Czy chryzantemy można opchnąć? Dwa? O, proszę bardzo, dwa za jedną chryzantemkę? No kurde, nie powiem, że to głupi deal. No, pióra są gówno warte, o to też jest bardzo ciekawe.
nawłoć więcej, bawełna. No, chyba jednak się zajmę zbieractwem, prawdaż, moi drodzy, chryzantem. nie będę malował. Czekaj, wróć, Jaworski. Nie będę malował, tylko będę je sprzedawał mojemu przyjacielowi. Masz jakąś robotę, stary? Co ty tu jeszcze masz? Pozbądź się zombie, transport, pozbądź się zombie, pozbądź się zombie. Mhm, najbliższy mamy transport. Bierzemy transport pewnie. Jeden z naszych podwładnych musiał schować towar gdzieś bardzo daleko stąd. A, no byłem w tamtym kierunku, ale okej, nie, to się wytnie. Nie, ja byłem bardziej tutaj. Tu jest w ogóle jakaś miejscówa. Ja tam byłem? Pewnie tak. Dobra, ale póki co ja chciałem wrócić do domu. Po co ja chciałem wrócić do mojej wspaniałej bazy? Zgrillować. Ja chciałem wrócić do swojej wspaniałej bazy, żeby pogrillować. Czyli teraz tak, podczas nocnych wypraw na, proszę ja was, znaczy ja mogę już, mam tu kości i mam kości, więc mogę to naprawić, tak? Napraw, poproszę. Podczas nocnych wypraw będę mógł sobie zbierać chryzantemki. I chryzantemki będą opchnięte panu handlarzowi. Ja sobie nazbieram na ten klucz, spokojnie. Ja wiem, zadania zadaniami. Wszystko ładnie, pięknie, ale wiecie, grosz do grosza i może nie kokosza, ale będzie klucz. Tak, będzie klucz. Dobra, na razie temu daję spokój. Tylko tak, kierunek, właśnie, kierunek moja baza. Gdzie ja biegnę? Ja bym tutaj, o właśnie, szybki punkt orientacyjny, dziękuję bardzo, żebym też tak wiedział. Dzień dobry, panie gniazdo, chodź ze mną. Ty idziesz ze mną, ty przy okazji też i ty też. Dobra. Dość tych szaleństw. Do bazy wrzucić kratkę do grillowania, zgrillować sobie nieco mięska. Tylko czekaj, no właśnie teraz nie pamiętam, czy grillowane mięso było słabszą opcją niż gotowane mięso. Właśnie teraz zastanawiam. Ale kukurydzę będę mógł grillować, a kukurydzy mam trochę. Jeszcze mało tego, właśnie. Ty, ja będę przechodził obok tej, obok, kurde, no tej farmy. Tylko czy na tej, nie, na tej farmie chyba tam nic nie było, tam były chyba same uschnięte. Tam jest wejście, o tam, w tym miejscu jest wejście do świni. Tak jest, pamiętam to bardzo dobrze. Czekaj, czy ja sobie nóg nie połamię, jak stąd spadnę? No, powinno dać radę, nawet dało radę, świetnie. Czekaj, czy wyście tu mieli kukurydzę, moi drodzy? Chyba niekoniecznie. Co by nie gadać, to tak czy siak to miejsce można byłoby przeszukać. O, fajnie. Kolejne nasionka. Nie, tu żeście mieli kukurydzę. No jasne, że tak, tylko że oczywiście całą kukurydzę chyba mieli, kurde, uschniętą tutaj, nie? Czy tu były jakieś, przez tą mgłę to za bardzo nie, jakoś mi się rozmywa obraz. Czy tutaj było, nie, tu była chyba sama sucha kukurydza. Niestety. No. Nie widzę żadnej zielonej. Co tu są? Aha, tu są pułapki nastawiane. Dobra, na razie nie badamy tej rezydencji, choć kusi mnie fest. No tylko tam na dół kurczę nie mogę schodzić, bo nie mam za bardzo podjazdu w ogóle do tej świnki, do zmutowanego prosiaka. Czekaj, czy tam była jeszcze po drodze jedna farma? Muszę luknąć, no będę się tam musiał przedreptać. Nie wiem, bo tak się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, że ja sobie te drzewa tutaj posadziłem, bo raz, że gówno widzę przez to, a dwa, nie pamiętam, czy ta kukurydza miałaby tutaj odrosnąć tak samo jak ten aloes, który tutaj znalazłem. Zamykać za sobą drzwi. Tak jest. Napieprzył tych drzew jak szalony. Wejścia do domu nie widać. Poszedł mnie stąd. O, też, aha, królewicz sobie tu jeszcze dąb zasadził. No patrzcie się go państwo. Może i spoko, fajnie, tylko kurde, za gęsto tu jest. Ale czy te drzewa mogą urosnąć jeszcze większe? Bo jak podchodzę do tych dużych drzew, to one, pokaż mnie to, one mają za 1200 chyba, że muszę jeszcze poczekać. Dobra, to sobie posadzimy tu. Te dwa dęby na nowo posadzimy sobie tu. Nie mogę? Tu mogę. O, i tu będziesz. Dobra.
Zamykaj drzwi. I żadnych schodów, tak, ja wiem, żadnych schodów, bo zombiaki po prostu będą po nich pruły. Zresztą tak samo powinienem chyba zlikwidować to miejsce. Tą drabinę tutaj, bo po niej są w stanie zombiaki wchodzić. No ale tak czy siak, na razie nie było żadnej zadymy, nawet w nocy. Mimo tego, że powiesiłem sobie na ścianie, proszę ja was, pochodnie, nie? Jak zbyt dużo się światła zrobi, to krzykacze mogą się pojawić, nie? Nienawidzę ich po prostu. Dawaj tu i hyc. Proszę bardzo, grillowane mięsiwo. Za 4. Pokaż mi to. Ugotuj mi, ugrilluj, przepraszam bardzo. Bekonu jajek nie zrobię. Pieczone ziemniory. Fajnie, pieczony ziemnior. Będę miał ziemniaki. Grillowana kukurydzka. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Daj mi to. Czekaj, ty wracasz tu na włoch. Trochę tłuszczyku. Mamy tu jeszcze coś jadalnego, przepraszam. Jajca. No przecież, że tak. Jajca i potrawka żula. Ona ma potężnie żywności. 64. A to powolutku można by jej było użyć. Czemu by nie? Zdrowie. A czemu? Dawaj. Zaraz się tutaj napoimy, wyzdrowiejemy troszeczkę. Mięsko gotowane daje żywności 10, zdrowia 15, wody również 10. Maksymalna premia wytrzymałości, wspaniale. Bardziej interesuje mnie to, jak tu się ma grillowane do tego. Żywność taka sama, zdrowia trochę mniej, premia do wytrzymałości ta sama. Czyli grillowane mięsiwo nie daje mi wody. Muszę poświęcić jedną butlę wody, żeby ugotować... Ugotuj, poproszę. Jedną butlę wody trzeba poświęcić. Butla daje wody 20. I regenerację wytrzymałości jeszcze przy okazji. Ty dajesz tej wody zaledwie 10. Czyli ja myślę sobie, że jednak grillowanko to będzie bardzo dobry pomysł. Nie, nie herbatkę. Ja bym poprosił grillowane mięsko. Przede wszystkim. Grillowany kukurydz. Oczywiście, że poproszę. I na razie nic więcej nie chcemy. Miodek, kolejny do zestawu. O, zwęglone mięso. Czy ja jestem... Już jestem całkiem wyleczony. Dobra, to możesz tutaj leżeć. Jakieś żarełko? Nie. Kamulce... Czy ja mam tu chryzantemy? Czy ja je tutaj wrzuciłem jakiekolwiek? Patrzę oczami. Muszę sobie zrobić porządek. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, że muszę sobie zrobić porządek. Nie, nie widzę tutaj nic. Czyli chryzantem nie ma. Bawełnę miałem przerobić właśnie. Ważna rzecz. Mało. Więcej polimerów. Tak jest. Glina wpada tu. Pieniądze chodzą ze mną. Bo to wiadomo. Pióra. Pióra też mogą zostać ze mną. Kurde, no mógłbym do... Nie wiem, jak jest tak w ogóle strzał. Ale nie, zostawię te pióra. Nie pamiętam, czy jeszcze do czegoś były potrzebne, ale sobie zostawię. Ty idziesz tutaj do... Tak, tutaj idziesz. Jestem prawie, że napojony. Dawaj mi jeszcze to. To sobie chluśniemy i miałem zrobić tak, kuźnie nie jestem póki co w stanie, tak jest, stacje robocze trzeba rozwinąć, co ja chciałem tutaj teraz ogarnąć, kawałki tkanin, tak jest, przerobić od razu bawełnę, chociaż w sumie ja chyba nie będę nic za bardzo kupował teraz, pieniądze bym zostawił w domu, o, jak będzie ta nowa skrzynka, ty tu pójdziesz na skarby i chryzantemy niech też tutaj sobie mieszkają, jasne, tkaninki się wytwarzają, jak to z mięskiem? O, woda się też ogarnęła. Jestem napojony, najedzony, bardzo wspaniale i fantastycznie. Proszę się gotować. Jak tutaj moje grzyby rosnące? Bardzo fajnie. Popatrzmy, piękny widok. No i pięknie kukurydzka sobie rośnie. Dynia rosnąca, świetnie. Pysznie po prostu, pysznie. Zgniłego mięska by się więcej przydało. Chyba z zombiaków się... Nie, z zombiaków się nie da pozyskać tego zgniłego mięsa, nie? Nie, 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 to było trzeba te trupy jakieś tam znaleźć i tak dalej. Dobra, mamy tego 5. Czekaj, chłopie, tak, gdzie ja mam zadania? Zadanie mam tam w cholerę daleko, ale ja chciałem zobaczyć to miejsce. Ja chciałem zobaczyć to miejsce. Tędy sobie zejdziemy, proszę bardzo. Tmyk, 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 tmyk. Chociaż odzyskiwanie zapasów to jest banalna robota. Kurde, ja wiem. W sumie czekaj, czy jest mi to prędko teraz potrzebne? Robota z tymi zapasami. No pomysł nie... Chyba nie. Jakoś niekoniecznie chyba bym to teraz potrzebował. Tak sobie myślę. O! Tego na pewno będziemy potrzebować. Daj mi łopatę. I hyc. No i proszę bardzo.
i z tego można gnijące mięsko sobie szarpnąć. Jasne, że tak. Czekaj, bo narzędzia pewnie za chwilę będzie trzeba naprawić. To bym sobie dziabnął troszkę drewna. Tak jest, dziękuję. Troszkę kamienia, żeby mi smutno nie było. Zresztą ten kamień i tak muszę wydobyć, żeby ogarnąć sobie... co? Ciągle zapominam, jak się nazywa. Pozyskaj zasoby ze zwierząt. Nawet zapomniałem o tym. Dziękuję. Tutaj nic, tutaj nic. Pozyskaj skóra, ale przepraszam bardzo, ale ja skórę... Skórę przecież pozyskałem. Ze zwierzaka, z dzika. Wszyscy widzieli. Dlaczego mi tego nie zaliczyło? Chyba będę musiał ten... rozdziabać jakieś właśnie kanapę albo coś w tym stylu. Czekaj, czy to było czymś, czy to nie było, czy to była po prostu plama? Nie, to była po prostu plama. No, dziękuję bardzo. Nie potrzebuję. Z opony można było szarpnąć jakieś polimery? Tak, bardzo dobrze. Tak, bo potrzebuję tego do kolektora. Tu się rozejrzymy. O, kamień, dziękuję. Duży dom. Jest i kukurydza. Jest, no, to mi się podoba. Zdechły zwierzak, bardzo fajnie. Poproszę zdechłego zwierzaka. Tak jest, czyli to będzie... Czekaj, to sobie naprawimy. To sobie naprawimy. Dobra, reszta jest ok. Tam jest co? Tam jest gruby Edek. Chodź, gruby Edek. Teraz mogę już z tobą, stary, zawalczyć. Come on. Już dostawał mocne headshoty, które mi się bardzo podobają. Oczywiście, jeśli nimi się trafia. Jeszcze jak się trafia w łeb, to już jest w ogóle super. Właśnie. Ty powinieneś, stary, powinieneś już pokręcić, tak myślę. Z tego krwawienia, nie? Nie, nic, w ogóle ani pół, stary? No to może teraz. Jak, jest lepiej? No właśnie tak też myślałem. Czekaj, co my tu mamy? Jezu, sam uschnięty kukurydz. No kurde, szkoda, słabo trochę. Liczyłem na małe co nieco. Patrzymy, czy tu jakiego piesa nie ma, ale chyba niekoniecznie. Co, nie, kamień mnie nie interesuje, bardziej porzucone śmieci. Kukurydza, no dobra, nasiona... Mówisz i masz. To była chyba mąka kukurydziana, jak mi się dobrze wydaje. Żelaziwo, też super. Jest rozpiździel, traktor. Nie, ty byłbyś w stanie, ciebie bym mógł rozebrać chyba, nie? Na części. Gdybym oczywiście miał klucz, a nie mam. Jeszcze. To jest kwestia czasu, moi drodzy. No okej, okay, nie jest źle. Ja myślę, że zajmiemy się najpierw szopą z narzędziami. Bo a nóż, widelec. Co? Nie ma nikogo? Co ty gadasz, stary? W ogóle ani pół zombiaka? Jestem zaskoczony tym. Ani na suficie? Szok niedowierzanie wam powiem, nie? Tu mamy klej. O, co tu dostaniemy fajnego? Dobra, liczyłem na coś więcej. Plakacik. Czekaj, a to? Nie. Musiałem sprawdzić, czy tu coś się nie kryje za tym. Ale najwidoczniej nie. Tu mamy jeszcze tylko śmieci. Zostało ogarnięte. Z tego są chyba polimery, nie? Tak. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze. Tu jest... To było szkło. Czekaj, z opon. Kurde, chociaż chyba opon nie powinienem ciachać. Bo nie pamiętam, jak to było z pozyskiwaniem kół później do samochodu. Chociaż nie, no samochodów jest sporo, więc powinienem sobie z tym jakoś poradzić. Nie powinno być akurat takich dramatów. No dobra, no lipa, szkoda. Myślałem, że w tym garażu będzie coś więcej. O, tu widzę, że wszystko jest zadekowane. Właśnie, nachlałem się tak, oczywiście nachlałem się tej wody z jeziora. No co prawda spada zdrowie, ale z drugiej strony można się napoić, w razie jakby tej wody brakowało. Więc też nie jest dramatycznie. Tutaj przez piwniczkę wejście? Niekoniecznie. Którędy tu można wleźć, przepraszam, do tej chałupy? No tu też są drzwi, ale też raczej są zablokowane z tego, co ogarniam. A, takie zablokowanie, to proszę cię. Dzień dobry. I nic, zombiaki się w ogóle nie przejęły tym, co tu się teraz stało. To bardzo dobrze. Niesamowicie wręcz mnie to cieszy, że się kompletnie tym nie przejęły. Czy ktoś, przepraszam, czekaj, tam w piwnicy na pewno będzie fajnie. Tam widzę Krysia drzemie. Krysia zaraz dostanie bułę. Krysia, idź spać. O, nie, ty już nie żyjesz. Tu nie bardzo. Skąd wy byście chcieli na mnie jeszcze wyskoczyć? Ja wiem, cwaniaki, że wy się gdzieś czaicie. Czekaj, stąd mi nic nie spadnie na głowę.
Co my tutaj mamy? Czyżby tu sobie ktoś... O! Grubillo! Ty stary, chyba jesteś za twardy na takie rzeczy. No, tak mi się też wydawało. Ojej. To się skończyło rumakowanie. Dobra, wycofujemy się tutaj po cichutku. Gruby dostał shota i gruby teraz dostanie zanożowany. I za grubego jest w ogóle więcej expa. 750 z tego co pamiętam. O. Już? Ktoś się namieczai? Kompletnie nie. Bardzo dobrze, gruby leżeć. Czaimy się, pewnie, że tak. O, zlew, świetnie. Tak chciałem zlew? Nie, niekoniecznie. Ale więcej kleju. No dobra, klej się przyda. O, garnki, wspaniale. O, ale mogę sprzedać. O, mogę sprzedać, brudna woda. Tak jest. To chcemy. Donica. Obrazek nie dziękuję. Czekaj, tu są duże chyba te, nie? Pokaż mi, czy za tym przypadkiem się coś nie czaiło. Warto sprawdzić. Tu mamy szkło, te chyba okruchy szkła też mi do czegoś będą potrzebne. Uuu, ktoś tu jednak jest. Ktoś nie śpi. Chyba tu, nie? Zapraszam serdecznie, zrobimy tak. Ja ci otworzę drzwi, stary. Znaczy zamknę ci drzwi, przepraszam. Otwarłem, a te ci zamknę. Ty spróbuj się tutaj przebić. O, jak się pojawisz, twój głupi pysk. Mój drogi. Nie. A widzisz, stary, jak fajnie? To jest super w ogóle zabawa, ci powiem, nie? Ja się na pewno bawię przednio. Zwłaszcza z tym nożem. Jest mega. No. Odpocznij, stary. Ja rozumiem, zmęczyłeś się. Wyglądasz na przepracowanego. Tu, tu, tu. Czyżby to był drugi pokój? Nie, no oczywiście, że kurde. Krystyna, proszę bardzo. Pani podziękujemy za współpracę. Jeszcze przeżyła. O, teraz już niekoniecznie. Nara. Dobra. I tu są drzwi. Dobra, w ten sposób, okej. Okay. Polimery dla mnie. Kosza nie przeszukamy, ale polimery się przydadzą. Co tu mamy fajnego? Szmaty. Więcej szmat. O, nici, to już sensowna rzecz i więcej szmat. Śmieci. O, ale zgniłe mięsko, tak. To jak najbardziej. Mięsko lubimy. Krysia, ty sobie odpocznij. Coś tu jeszcze mamy fajnego. Czy ja mogę, czekaj, z tego drewno i tkaninę pozyskiwać? To nie, to były skórzane fotele chyba i kanapy, z których można było pozyskiwać, skórę, nie? O, tym to w ogóle prędzej, bo tutaj to drewno, wiadomo. Co jest z lampy? Co ja dostaję w ogóle z lampy? Złom, po prostu. No jakby się kto pytał, to jest złom. Pusto. Czyli tu mamy tkaninę, ty mnie nie interesujesz. Chociaż zabierzemy tę tkaninę, to się... O! Jest fotel, tak? Czy ja ten fotel powinien tym, czy nożem? Niekoniecznie. Dobra, okej. Okay. Telewizor. Polimery. Dobra, okej. Okay. O! Ty też idziesz ze mną, chodź. Dobra, to mamy ok, to mamy ogarnięte. Czyli tutaj był... Czekaj, stary, ja chyba z ciebie mogę zgniłe mięcho. No jasne, że tak, mój drogi. Jak ja mógłbym cię w ogóle ominąć w tym momencie? Przyjacielu kolorowy. Chodź, telewizor, idziesz ze mną. Odsłonimy tutaj trochę, żeby światła wpadło. Nic ciekawego. Skąpa, polimery, trochę złomu. O, szafeczki. No mąka kukurydziana. Nie wiem, kto mąkę kukurydzianą... O, chodź do mnie. Bekon i jajka oraz kawa. Świetnie. Bardzo dobrze. Chleb dyniowy i placek z jagodami. Wyśmienicie. A to sobie otworzymy, bo czemu by nie. Tak, troszkę przeciągu tutaj zrobimy, bo tu smutno jest. Obraz otwórz. Nie ma nic. Dziękuję. Czyli co? Zostaje mi piwnica. Nie, ja kuchni chyba w ogóle nie ruszyłem. O, Jaworski, hop, jak gdybyś mógł w ogóle takie rzeczy zrobić i się nazywać tutaj. No, proszę was. No naprawdę, nie? Ja takie grube hajsy wypieprzyłem na grillownik. No ale dobra, nie wiem, tylko przynajmniej sprzedam go. Czekaj, bo ktoś chyba... Tylko nie wiem skąd, czy z piwnicy? Czy w okolicy? Trudno powiedzieć. Fotel, zapomniałem, stary, o tobie. Totalnie zapomniałem.
Właśnie, z ciebie można pozyskać skórę, cwaniaku. Nie wiem, gdzie ten pajac jest. Nie chciałbym, żeby mi na plecy skoczył. Dawaj polimery. Nie wiem, chyba głupol jest na dole, tak mi się wydaje, bo na górze tu nigdzie się nie dało iść na górę. Nie? No słyszę pajaca, tylko trudno powiedzieć gdzie. Dobra, to chociaż sobie jeszcze tutaj pogrzebię. O, żarełko. Świetnie, bardzo dobrze. Pusto, pusto, pusto. To stery było, trzeba chyba też ogarniać. Chociaż nie wiem, czy chyba jak się, dopiero jak się ma klucz, to nie ma większego po prostu sensu, żeby to ogarniać. Uuu, dwie kawy. No proszę bardzo. Dawaj pustą kawiarkę. Wszystko co masz, tu mamy wszystko. Nie wiem, głupku, gdzie jesteś. Ale chyba na dole, tak mi się wydaje. Nie wiem, idziemy to sprawdzić. Dzień dobry. Jest głupek. Masz stary. Jakby ci smutno nie było. Oj, ty chamie jeden niedobry. Oj, coś mnie... O, ty dziadu jeden, ty. Aś mnie szkub... Jezu, kolano mi obił. To skubany, ty. Kurde, walka na schodach jest bez sensu. Aj, no ja teraz za szybko też się nie będę poruszał. Dobranoc. Chyba jeszcze nie całkiem dobranoc. Ty byś się mógł, stary, wykrwawić, bo byłbym ci niezwykle wdzięczny. No jak? Aha, bo ja się wolniej poruszam. Kurde, wafel, faktycznie. Przez tą cholerną nogę. I na to jest maść. Czekaj, bo tam się w ogóle jakaś grubsza impreza dzieje. Chyba na dole, tak myślę. Że tam będzie raczej zadyma. Czekaj, czy to... Przepraszam bardzo. Twoje maksymalne zdrowie, szybkość leczenia 100%, skrem aleosowy, bandaże pierwszej pomocy i apteczki pierwszej... O, bandaże, czyli mogę. Użyj. Poproszę. No i wspaniale. Od razu mi lepiej. Dzień dobry, do widzenia. No idziemy. Gdzie wyście jeszcze są? Aha, tu jest w ogóle grubsza zadyma. No dobra, skończyło się. A, widzisz, Krystian. Nie ma takiego grania. Wiedziałem, że tu któryś z was tu siedzi. Cwaniaki. Dostaniesz ode mnie dwa mocne i trzeci. I jeszcze czwarty, proszę bardzo. Pan, idziesz spać. Gdzieście są cholerne przygłupy? Ja wiem, że gdzieś tu siedzicie. Tu nie ma nic. Dobra, będziemy szukali to miejsce. Tu, tu, tu. Stamtąd, dobra, przylazłem. Dzień dobry. O proszę, tu jest taka jest ekipa. Nawet sobie coś płonie. Mój drogi, muszę cię poczęstować. To jest kość niezgody, ja wiem, ja rozumiem. Aha, teraz oni się kładą. Teraz się połóż się, stary. A jednak. Jednak żeś mnie musiał szkubnąć, sukinsynu. Wszyscy? Nie. Nie wszyscy, jeszcze jakiś pajac tu gdzieś siedzi. Tylko nie wiem, który i nie wiem gdzie. To sobie umarło, dziękuję. A co umarło, niech nie żyje. Części silnikowe akurat nie na tym mi zależało. Tam raczej nie podejdę. Was nie przeszukam, chłopaki. Tutaj, czekaj. Tu mamy telewizor, czy tu coś znajdziemy? Nie. Śmietniczek, poproszę. Kość, super. Tu jest tak, tu się coś świeci. Nie wiem. Chyba się tu próbują dokopać, tak bym... Na to bym stawiał, że próbują się tutaj do mnie dostać, ale jak tu się świeci, przepraszam bardzo. O, to tu jest... Nie, guzik, prawda? Ale to się powinno dać prościej zniszczyć. Gdzieś, gdzie jest ukryty... skarb. Bo jest lampa. Jak jest lampa, to coś gdzieś jest skitrane. Ja o tym dobrze wiem, boście mi o tym mówili. Bo słyszę, że niby blisko jest, ale nie wiem, nie mam pojęcia gdzie. No ten zombiak. Gdzieś tam łażo. Okej. Nie wiem, czy to się uda. Kurwa, nie, no zaczyna mnie irytować. Chodźcie. Come on. Kurde, chyba, że wy faktycznie siedzicie w tym pokoju za tym ogniem. Może być. To było do przeszukania. Miejsca mi brakło. Farbę, dziękuję za farbę. Są rzeczy jakby ważniejsze. Nitka, igła. Śmieci? Czemu by nie? Kurde. Co mogę wywalić?
co jest najmniej istotne tutaj w tym wszystkim. Myślę, że stłuczone szkło, chociaż czekaj, co jest? Cztery pióra, dobra, pierwsze cztery pióra, wolę nasionka dyni. A te pajace nie wiem gdzie są. Czekaj, czy ten, w ogóle czy ten ogień się dało... Czy ten ogień się w jakiś sposób dało... Nie wiem, to muszę ubić. Mam nadzieję, że mi to nie pieprznie do gęby. Chyba. Nie, to nie tak działa. Jakby się kto pytał, to nie tak działa. Czyli tutaj sobie będzie, rozumiem, ciągle dmuchało, tak? Jak zni... O Jezus, jeszcze się podpaliłem, poważnie? Jak to uderzyłem? Spoko, dobra, nawet nie kombinuję. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak się to likwidowało. Kurde, no ale chciałbym się tam dostać, nie? Wiecie, o co chodzi? Tam będą fajne rzeczy. Jak tego można się było w jakiś sposób pozbyć? Chyba, że tam się, nie wiem, bym się próbował przekopać, ale... Nie no, ściany też nie są jakoś super, super twarde, czy coś w tym stylu. Kurde, no jest opcja, nie? Jezus, nie. A, tu jest glina, proszę bardzo. Co to jest? Włókno... Aha, nie, ja nie chcę włókien roślinnych. Tylko czekaj, pytanie teraz, jak gruba jest ta ściana tutaj? Jezus, na 5000, no to na pewno. Tak, tu nic nie zrobimy. Te ściany mają po 500. Czyli to powinno być tutaj... Za tą ścianą? Jak dobrze myślę? Tak, ale to nie wydrzecie ryja. Więc to albo są na górze jakieś pajace. Da się tu zaraz chłopoki pozbędziemy. Jeden. Ty możesz rzeczywiście próbować, stary, czego sobie tam życzysz. Ale jakoś nie widzę tu przyszłości dla ciebie. A jednak. O i proszę bardzo, jest przykład to właśnie tej piramidy, o której żeście mi mówili, że mogą na siebie, zombiaki mogą na siebie wskakiwać. No. Tu was wypłacimy. Wy jesteście, rozumiem, poza zasięgiem, tak? Nie wiem, czy wam to coś przeszkadza. To bardzo mnie to cieszy, że jesteście poza zasięgiem, chłopaki. Nie żebym narzekał czy coś. A, ty jeszcze żyjesz. No to muszę cię, stary, podziękować ci w ogóle za współpracę. Dziękuję. Albo tam od góry ktoś próbuje wbić. Trudno orzec. Tylko kurde panie, teraz... No właśnie, tego się obawiałem. Użyj mi to. Fajny nóż. Spoko, ten mogę zezłomować, ten sobie mogę zabrać. Naboje biorę, to jest wzmocnienie struktury. To biorę, bo się zmieści. Ruły, kawa, co tu jest? Węgiel. Węgiel wywal. Zabierz modyfikacje. Modyfikacje, fajne rzeczy. Skrzynka transportowa. Pass and go. Co tu mamy? Użyj. Kamienne narzędzia czwartej jakości. Świetnie. Łupek, bitumin, koło! O, koło to trzeba wziąć koniecznie. Czego bym się mógł czekać? Co jest najbardziej tutaj useless teraz? Dobra, może te... Nie, no jajca, nie będę tego wyrzucał. Wywalimy to szkło. Koło idzie ze mną. I amunicja. Świetnie. O, i na to też nie mam totalnie miejsca. Wyśmienicie. Woda zostaje. Oleje zostają. Tego potrzebuję. Szmat jest sporo. Dobra, te dwa jajka jednak. Lepsza amunicja niż dwa jajka. Dobra, czy jest tu jeszcze... Kurde, wafel, tu jest więcej jeszcze bajerów. To mogę zabrać. Zasoby medyczne. No, polimery, okej. Okay. Co wy mi dacie? Co tutaj będzie fajnego? Złom jednego... Okej, okay, dawaj. Bierzemy. Tego nie... Dobra, ani tego nie zabiorę. Czarna jagoda, nasiona zostają. Dobra. Życie. Życie, moi drodzy. Czy coś tu ciekawego jeszcze znajdę? Kosz na śmieci. O, i to były ciekawe łupy. Zdecydowanie. Chociaż nie, bruk? Bruk się przyda. Dobra, bruk zrobimy za... Chyba nie wiem, wszystko fajne. Chomik mi nie pozwala, cholera jasna. Dobra, ten jeden kawałek skóry. Znaczy, aha, ja ich stąd nie mogę otworzyć, tak? Bo jest, dobra. No ale dobra, jakoś się wydostaniemy na światło dzienne. Także wyprawa, muszę powiedzieć, moi drodzy, bardzo owocna. Zdecydowanie bardzo owocna. Będę musiał się wybrać oczywiście do punktu zbiórki, czyli 1,2 km. Nie mam pojęcia, gdzie te zombiaki są i gdzie one warczą.
Jestem mega przeciążony, jeszcze mam do tego stłuczenie, żeby było zabawnie, ale wyprawa była całkiem, całkiem owocna. I oczywiście, moi drodzy, w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze z poradami, jak i również jakiś subeczek by nie zaszkodził. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczyska.